tym odcinku porozmawiamy o dietach. Dlaczego większość diet nie działa i co możemy zrobić zamiast stosować diety. Z nami jest Marek Zaremba i Piotr Piwowar, który przetestował na sobie już wszystkie diety. A także Michał Szczepanek, który żadnych diet nie potrzebuje. Zdrowy jak ryba. Zaczynamy. Jak koń. Pociągowy. Często zastanawiamy się, jaką dietę wybrać. Słyszymy wege, paleo, keto. Pekińska z gotowanym kurczaczkiem. Wegetaryanizm. Wegetarianizm. To jest jeszcze frutarianizm, frutarianizm, nie? To, tak, frutarianizm. Tak. Frutarianizm. I można by mnożyć. Podejrzewam, coś też jest, nie? Że... Można by mnożyć te różne diety, ale sens chyba jest zupełnie i problem w czymś innym. Nie w rodzaju diety, tylko w być może stylu życia. Psychologia jedzenia. Właśnie, czyli czy nam jest w ogóle potrzebna jakakolwiek dieta i skąd się bierze popularność tych różnych diet? Słowo dieta ma wiele twarzy. No przede wszystkim jest to związane z tym, że jest to kultura żywienia. Pokarm ma wartość odżywczą, ma pokarm wartość, można powiedzieć, taką programowo, nie tyle rozrywkowo, o czym mówiliśmy, tylko jest radością życia. Tak. Ale diety kojarzą nam się z czymś skupionym wyłącznie na ciele. Tak? A mówiąc o stylu życia, dotykamy innych przestrzeni, też przede wszystkim tych emocjonalnych, tak? Bo jedzenie jest emocjonalne. No i często podejmujemy diety z powodu wyrzutów sumienia. No są jakieś po prostu kłopoty, tak? Coś się wydarza w naszym życiu, jakieś gwałtowne impulsy, które skłaniają nas do często radykalnej, skrajnej decyzji o tym, że zmieniam styl życia jedzenia, tak? I to jest niewłaściwe, bo człowiek, który żyje w skrajnościach, później będzie skakał z jednej skrajności w drugą. Ale z drugiej strony dieta eliminacyjna, czyli kiedy jestem przeciążony jedzeniem, kiedy faktycznie choruję, chociażby podjęcie jakiegokolwiek postu, czy warzywno-zbożowy, czy warzywno-owocowy, ma sens, ale to, jak wiemy, nie może być celem samym w sobie, bo nie da się żyć na jakiejś konkretnej, skrajnej diecie, mam tutaj na myśli. No i gdybyście posiedzieli ze mną w gabinecie, to szybko byście się przekonali, że ludzie, którzy nieustannie skaczą z diety na dietę, tak naprawdę nie osiągają zamierzonego celu, ponieważ nieustannie żyją w takim napięciu pomiędzy tym, co jeść, a nie jeść. To powoduje ogromny lęk przed samym jedzeniem. Tak? Cały czas zamęt w głowie, no nie? Bo cały czas kalkulacja. Jakaś. Ja podobnie, gdybym wykorzystał całą wiedzę o żywieniu, którą posiadam, nic bym nie zjadł dziennie, no bo w każdym produkcie według badań naukowych coś antyodżywczego. Tak? Natomiast tak jak wspomniałem, potężny potencjał detoksykacyjny ma nasz organizm i świetnie sobie z tym radzi, kiedy żyjemy umiarem. Tak naprawdę Stwórca pokazuje nam, że uświęcając wszystkie pokarmy, słowami właśnie ewangelisty, że nie jest istotne to, co zjesz, tylko to, co z twoich ust wychodzi, w ten sposób wskazuje nam taką refleksję, że umiar jest najważniejszy. Umiar. To jest jak gdyby ten klucz. A dotykając naszej polaryzacji, czyli Polski, kiedy mamy klimat umiarkowanie chłodny, no to szczególnie te diety takie roślinne, które z natury wychładzają, owocowe, to nie są programy na całe życie. Czyli to są okresowe, krótkie, żeby oczyścić ten organizm i ma to sens, na pewno ma to sens. No tak, bo zazwyczaj ktoś stosuje jakąś dietę, bo ma jakiś cel. Tak. I pytanie, czy tym celem nie powinny być taki ogólny, zdrowy styl życia, nie? Bo wtedy to zmienia się patrzenie, że jeżeli ja chcę być zdrowy, ale to nie jest taki cel, że okej, osiągnąłem, już jestem i mogę spocząć na labrach, tylko jest cała ciągła praca, no nie? Drzemie w tym taki olbrzym emocjonalnych właśnie aspektów, który pobudza w nas jakiś nieustanny lęk. Na przykład ludzie, którzy wchodzą w skrajny styl, na przykład weganizm, oni są skupieni nie tyle na tym, co jeść, tylko żeby ratować zwierzęta. Tak? I to jest ideologiczne też często podejście. Tak, tak. Więc jest to bardzo silny impuls, ponieważ jest to w pewnym sensie natura ludzka, okazywanie miłosierdzia. Tak? Ale to czasem może być urojone miłosierdzie, bo ja rozjadę mojego sąsiada jeepem, a ratuję kurczaki czy karpie. Tak? I to trzeba badać swoje serce. Co stoi za tą dietą? Czy to jest kolejny złoty cielec w moim życiu? Czy faktycznie mądre podejście do całego stylu życia? Czy buduję więzi? czy dzielę się przez jakiś skrajny styl odżywiania z moimi najbliższymi. Często mam takie wojny domowe, bo jakiś młody człowiek przeczytał czy obejrzał coś na YouTubie i od jutra na przykład nie będę jadł w ogóle mięsa, a rodzice jedzą schabowe, więc niedzielny obiad, no wiecie jak może wyglądać, to są cały czas szermierki po prostu, nie? O, ty jesz mięso, tu zabijesz zwierzęta i cała niedziela zatruta. Czyli to dzieli, tak? Nie? Dzieli zamiast jednoczyć. Dzieli. Choć jak oprę się teraz na rozmowach z moimi dzieciakami, no nie? Duże znaczenie ma to, żeby mieć właśnie świadomość, po co ja żyję, no nie? Po co ja żyję. I moim dzieciakom tłumaczę, że najprawdopodobniej celem życia takiej kureczki jest po to, żebyśmy ją zjedli. Wiadomo, jeśli ktoś tam kurki nie lubi, no nie, ale sens istnienia takiej kurki Pan Bóg możliwe, że zdefiniował po to, żeby ją po prostu żeby ją służyła człowiekowi do obiadku, tam do tego rosołku, no nie? Taki ma cel życia, więc po co jej tego celu pozbawiać? Głębszy sens jest antropologiczny, czyli człowiek, który patrzy na objawienie, odkrywa prawdę, którą Bóg objawia na temat jedzenia, umiaru, a człowiek, który się kieruje badaniami naukowymi i tym, co niesie wyłącznie świat, będzie żył nieustannie w napięciu pomiędzy tym, co jeść, a nie jeść, ponieważ jego życie prawdopodobnie myśli, że skończy się z chwilą śmierci, więc on będzie robił wszystko, żeby to życie wydłużyć. No tak. I to jest mądre, dobre dbanie, tylko że ta góra kuszenia polega na tym, że ten zły duch tego właśnie kierowania nas do tych skrajności działa zawsze pod pozorem dobra. No bo żeby mniej zwierząt zabijać jest pozytywne, tak? No bo za dużo się morduje tych zwierząt, można powiedzieć. No ale z drugiej strony niehumanitarne i tak dalej. Ale my nie rozwiążemy tego problemu przez zmianę stylu jedzenia, tylko przez nawracanie się i mniejszą grzeszność. To jest też paradoks, który Bóg nam mówi. No, to nie ma sensu ta droga, zmiana z diety na dietę, ponieważ nie to jest powodem problemu. Tak? Problemem jest to, że się nie kochacie, nie dbacie o siebie, jesteście egoistyczni, więc można być bardzo zdrowym hipokrytą, a można mieć lekko podwyższony cholesterol i być po prostu tym Samarytaninem. Bardzo dobrze powiedziane. Czyli można to podsumować tak, że diety nie działają dlatego, że są pewną skrajnością. One powodują wyrzuty sumienia i często tak naprawdę powodują w nas napięcie, że źle się czujemy sami z sobą. Po prostu źle się czuję w swoim ciele. Tak? Stosując dietę, tak? Czy przed dietą? Przed dietą, tak? Czyli podejmuję decyzję, że chcę coś ze sobą zrobić. Jest mnóstwo świetnych poradników, fantastycznych projektów, tylko pytanie, czy ja jestem w stanie utwierdzić się w tej swojej wartości, poczuciu tej wartości, i wiedzy o tym, że ja mogę jeść wszystko z umiarem, ponieważ są też na to konkretne fakty naukowe, czynniki mutagenne, że ewolucyjnie człowiek jest w stanie się bez problemu dostosować do każdego rodzaju pożywienia w klimacie, w którym żyje. Tak? Gdybyście powiedzieli mojej babci, że ma teraz jeść awokado, to by umarła z przerażenia. Ale dzisiaj awokado jest powszechny. Tak, Ale dzisiaj powiedzieć komuś, żeby jadł smalec wieprzowy, tak jak moja babcia, która dożyła prawie 90 lat, też wzbudza lęk, tak? Bo ktoś napisał, że smalec jest niezdrowy. A to są mity. Tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, co jest dobre i na ile, ponieważ intuicja nasza i mądrość powinna nas kierować do umiaru, a człowiek, który jest umiarowy, będzie jadł wszystko i nie będzie miał większych problemów. I pewnie dobrze zbalansowane ciało też nam samo powie, no nie, to mi służy, to mi nie służy, no nie? Tak, Michał mówi, styl życia, żywienie. No właśnie, bo jest pytanie, co zamiast diety, no nie? Czyli styl życia. Kultura stołu. Najlepiej nazwać to kulturą stołu. Kultura stołu, bo pod tym płaszczem kryje się właśnie celebracja, radosne zakupy, zapraszanie ludzi, budowanie więzi, a nie podziałów, czyli nie będę już jak gdyby pokazywał swojej dietetycznej doskonałości najbliższym, że jestem na super jakiejś diecie, w ogóle ślubować się na dietkę, nie? Nie mam trądziku już na twarzy, jest w ogóle cool. To może się przekształcić właśnie jakąś taką dietetyczną paranoję. Chodzi o to, czy ja mam pokój serca i czy ja faktycznie jestem nosicielem tego pokoju serca, czy kolejnych skrajności i tworzę takie trochę sekty. Może pewnie zostanę zhejtowany, ale nie boję się tego, ponieważ mówię prawdę. Jestem praktykiem, no sam spotykam masę ludzi, którzy po prostu upojeni dietetycznymi sloganami, po prostu umierają po prostu w tej chwili. Dużo masz pacjentów? Co mam jeść? Panie Marku, a czy 4 migdały dziennie to nie za dużo? No a czy kwas fitynowy mi zaszkodzi? No wiemy o tym, że jest jakiś kwas taki czy siaki, jak sobie z tym poradzić, ale kiedy to się staje jakimś olbrzymem cielcem, no to już po nas. Dużo masz pacjentów takich podietowych? Tak, dużo. Szczególnie teraz tych modnych diet właśnie. W weganizmie jest problem psychiczny, ponieważ mamy niedobory z grupy B, kiedy niedobory tłuszczy od zwierzęcych, szczególnie jesień, zima, to są takie skrajne okresy, kiedy możemy wyczerpać organizm. Pamiętajmy o tym też, że młody człowiek do 23 roku życia bardzo duży potencjał czerpie z energii prenatalnej, czyli to, co dostał w genach, więc on może sobie pozwolić na więcej. I nawet on na skrajnej diecie będzie się czuł fenomenalnie, po prostu euforię, ale ten dług prędzej czy później będzie trzeba spłacić po prostu, ponieważ no, określone mamy potrzeby i produkty, które uchodzą czasem w tych kręgach za niezdrowe, prędzej czy później będzie jadł te produkty. Jak taki zdrowy styl życia zdefiniować i jak o niego zadbać? Przede wszystkim wzbudzić trzeba w sobie autorefleksję i autosugestię. To jest taka praca między wolą Bożą, a tym, co produkuje mój duch, czyli te myśli. Bo człowiek staje się słowem, którego słucha. I kiedy ja czytam opasłe tomiski o skrajnościach, no to prawdopodobnie będę się stawał tymi skrajnościami. Czyli przede wszystkim zbadać, czym karmi mój umysł, moje serce. To jest podstawa, tak? Żebym nie pływał tylko po powierzchni, czyli badania naukowe i tak dalej, co jest oczywiście bardzo przydatne. Natomiast siła właściwego wyboru, żeby uniknąć tej skrajności i żyć w wolności, jest to, że i tak się stanę łupem robaka. Ale dlaczego mam umierać przedwcześnie? Bóg chce, żebym żył długo, radośnie, żebym spełnił swoją misję. Więc ja dbam o zdrowie, umiar tylko dlatego, żeby spełnić swoją misję życiową, którą jest miłość, tak? Czyli zrobić to z miłości. Bo kiedy rozpatruję, co mówi Bóg na temat jedzenia, a mówi to krótko, konkretnie i z szacunkiem w Ewangelii, tak? Bo to są krótkie wersety. Zresztą w tej książce Nowej Planerze mamy te wątki poruszone. I konfrontuję to ze światem, to szybko dojdę do po prostu takiego porozumienia wewnętrznego, że to, co proponuje świat, jest w ogóle bez sensu, tak? Że te diety nie mają sensu, że ten umiar, odnowa kultury postu, tak? Czyli że nie jestem workiem bez naże. Bóg chce, żebym ja się cieszył jedzeniem, ale kto nieuporządkowanie je, ten nieuporządkowanie pości, ponieważ poszcząc też będzie się nagradzał jedzeniem. I znowu musimy zbadać swoje serce tak naprawdę, kto się kryje za tymi wszystkimi wyborami. Super. Przeciekawy temat. Myślę, że w następnych odcinkach pomówimy jeszcze o poście w ogóle, jakie to ma wartości dla nas i jak post dobrze to po niemiecku pościć. Poczta. Post. Nie wiedział. Także zapraszamy Was na następny odcinek, który będzie już dostępny w następną sobotę. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.